Cześć, dzisiaj krótki filmik, bo właśnie odebrałem paczuchę od kuriera. Przyszedł DJI Mini 3 Fly More Kit, który zamówiłem na stronie DJI ARS. No i co? Zabieramy się za otwieranie, zobaczcie jak to wygląda. Dobra, wyciągamy paczuchę. Co mamy w środku? W środku mamy ulotkę od DJI ARS, naklejkę, bransoletkę, fakturę, to już nieistotne, no i sam Fly More Kit. Zobaczmy jak to wygląda. Okay. Tak wygląda opakowanie. Co mam w środku? W środku mamy torbę na drona. Hub do ładowarki i baterie. Tak to wygląda. Miejsce na 3 baterie. Instrukcja obsługi. I tak naprawdę to tyle. W tej części w górnej zostały ukryte dodatkowe elementy, czyli zapasowa śmigła oraz kabelek do ładowania. No dobra, sprawdźmy sobie jak nasz dron się w to zmieści. Do tej pory nosiłem go w takim case'ie zamówionym na AliExpress. Zobaczcie jak to wygląda. Prezentuje to się tak. Mamy wytłoczkę na drona, wytłoczkę na kontroler, a pod kontrolerem znajduje się dodatkowe miejsce na baterię. No i sądzę, że tak samo w górnej części tutaj też te baterie mogą się zmieścić. No ale spróbujmy to teraz wsadzić do torby od DJI. Spróbujmy to wszystko tutaj poukładać. Drona wrzucamy sobie z boku. Ops. Dalej. Aparatura. I zapasowe baterie. Wszystko się całkiem dobrze mieści. Całkiem ok, ale szczerze mówiąc chyba zostanę przy swoim opakowaniu z AliExpressa. Jakoś chyba bezpieczniej się czuję jak to wszystko siedzi w takich dedykowanych wytłoczkach. Mamy miejsce na dodatkową bateryjkę. Hops, pod kontrolerem wszystko się mieści. Zobaczymy czy trzecia bateria mieści nam się tutaj na górze. Wydaje mi się, że nie będzie z tym problemu. Ops, zapinamy. Zamykamy. Zamykamy i o. I mamy gotowe pudełeczko. Nowe baterie należy aktywować, czyli trzeba je wsadzić do drona. Podpiąć na chwilę kabelek. Gdy ładowanie drona się rozpocznie, baterię można wyjąć. Umieścić w hubie do ładowania. Pojawi się status baterii.
i gdy podepniemy zasilanie do huba, rozpocznie się ładowanie baterii w sekwencji od najbardziej naładowanej do najbardziej rozładowanej. W sumie jestem zaskoczony, jak szybko dotarł ten zestaw, bo wydaje mi się, że go praktycznie nigdzie nie ma, nigdzie nie jest dostępny od ręki. Zamówiłem na stronie DJI ARS przesyłkę 1 lipca, dostawa za pobraniem. No i dzisiaj mamy, który? Dzisiaj jest 13, w południe przyszedł kurier z paczką, płaciłem i tyle. Także tak, zestaw fajny, najbardziej potrzebny element to baterie i hub do ładowania. Czy podoba mi się ta torba? No, jest ok, ale raczej skorzystam z tej, którą kupiłem na AliExpress. Linki do DJI Flymore Kit oraz do torby, którą używam, znajdziecie w opisie. Dzięki, cześć!